dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Mam problem z moim kolegą, ale sam go nie wniosę. Pan nie pomoże. Stał prosto. No dobrze, ale ja muszę najpierw wypisać dane, imię. Roman. Nazwisko. Jebu! Niech pan doktor wyobrazi sobie, jest pan w akademiku, 9. piętro, bierze pan pralkę, rzuca, ona leci, i leci, jebu! Rozumiem. Czy pacjent pił alkohol? A nie widać. Dobrze. Czy palił marihuanę? Co? O, ziółko, hasz, lufkę, poprotki. Sugeruje pan, że ja i kolega wyglądamy na takich, co mogliby palić marihuanę? Palił. Dobrze. No nic, najpierw będziemy musieli chować krew. A dostaniemy czekolady? Lubię. Zaraz. Dobrze, obejrzymy pacjenta, pan sobie usiądzie. Stoi. Tak, powiększone źrenice i skurcz partii mięśniowych powodujący za nich krótko. A on oddycha, pan doktor sprawdzi. Czułam wódkę i delikatny miarowy puls. To może go puchnąć. Pan podpiskie chyba to. Dobrze, ja ostatnio chciałem puchnąć taką jedną stała. Stoi. No podchodzę. Włączyć mają. Ile? Ona mówi. 200. Myślę 200. Pytam za co? Takie bije oto. Ja patrzę na to wiążę. On tak stoi. Mówię, no to chodźmy. No to ona, to idziemy. No proszę, bardzo nietypowy przypadek. Tak jak ten tutaj. A panie doktor, czy to jest zaraźliwe? Nie, proszę pan, to nie jest zaraźliwe. To jest strasznie nietypowy przypadek. Nietypowy to był Romek, jak z kuglami grał w rosyjską letkę. Karabinek był automatyczny. No, faktycznie. To może teraz pan mi opowie po kolei, jak to było? No coś takie trudne. No niech pan się skupi. Tak. Romek tam. Ja tam. I tam ta kobieta. Nie, w sumie nie on, tylko Romek krzyczy. Bawimy się! No i? Jak widać, żuba w popachy. Dobrze, pan pójdzie ze mną, wypełnimy pewne formalności, on sobie chwilę poleży sam, dobrze? Dobrze.